No hej, spotykamy się już po raz szósty i tym razem porozmawiamy sobie o stopach zwrotu. Myślę, że warto sobie wyobrazić, w jaki sposób to przebiega, ponieważ jest okazja, aby zobaczyć to naprawdę na mojej historii rachunku. Także pokażę Wam coś, czego w zasadzie nikt nigdzie nie pokaże na żadnym szkoleniu. Także uważam, że jest to bardzo, bardzo wartościowe. Może przejdziemy sobie tutaj na jak, oczywiście jeżeli wy otworzycie swoje portfolio tak i podłączycie to do FX Blue, będziecie mogli śledzić swoje wyniki, natomiast musicie zdawać sobie sprawę z faktu, że musi upłynąć bardzo, bardzo dużo czasu, tak, zanim będziecie mogli wyciągać jakieś określone wnioski, dlatego to, co tutaj sobie powiemy, pozwoli Wam jakby nauczyć się cierpliwości, zrozumieć, że ta cierpliwość jest potrzebna, że jednak ten czas musi upłynąć. No i doda Wam jakby trochę też otuchy, bo będziecie mieli większe zrozumienie, jak to w rzeczywistości wygląda. Otóż, jeżeli przyjrzymy się teraz na chwilę obecną, tak, mamy tutaj historię za 658 dni tradingowych, za ten cały okres, tak, moja stopa zwrotu, tak, to jest na poziomie 1,6%. Jeszcze niedawno ona była na poziomie 1,5%, teraz troszeczkę podskoczyła. Natomiast co bym chciał tutaj powiedzieć, to jest stopa zwrotu za całokształt, czyli od samego początku, czyli ta stopa zwrotu ujmuje na przykład okres początkowy, kiedy startowałem na przykład z pojedynczą strategią, obejmuje okres, kiedy ponosiłem straty, później te straty odrobiłem, obejmuje okres bankructwa jednego rachunku, także plus minus wychodzi jakby w całości tutaj ten 1,6%, to jest taka miesięczna stopa zwrotu. Mimo wszystko nie jest ona najgorsza. Chciałbym Wam wytłumaczyć, że to działa w ten sposób, że na początku jak zaczynacie otwieracie jedną strategię, to ta stopa zwrotu może być bardzo niska i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Dopiero ona będzie wzrastała, tak? Będziemy mieli większą przewagę w modelowaniu tej stopy zwrotu w chwili, gdy będziemy dokładać kolejne rachunki, tak? Można sobie to wyobrazić jak określone, tak jakbyśmy klocki, tak? Do jednego klocka dokładali drugi klocek, do drugiego klocka dokładali trzeci klocek, do trzeciego klocka dokładali czwarty klocek. I teraz tak, my nie będziemy lewarować, tak? Absolutnie nie należy lewarować, tak? My tutaj gramy mikrolotami, najmniejszymi wolumenami, tak? Jeżeli chodzi o strategię. Natomiast już sama strategia ma w sobie zaimplementowany klucz martyngałowy i tylko w razie potrzeby ona z niego korzysta tak naprawdę. Także to są wszystko już rozwiązania systemowe. Natomiast generalnie większość tradingu odbywa się mikrolotami. Stąd jeżeli my chcemy zwiększyć jakby tą naszą stopę zwrotu, to nie podnosimy lota na pojedynczym rachunku, natomiast dokładamy kolejny rachunek. I teraz jeżeli mamy na przykład, gramy na jednym rachunku jednym mikrolotem, gramy na drugim rachunku dwoma mikrolotami, tak? Na trzecim rachunku znowu jednym mikrolotem, to suma tych wszystkich, średnia tych rachunków daje nam 4 mikroloty. W ten sposób właśnie podnosimy wolumen transakcji za pomocą dokładania tych rachunków. No ale dobrze.
tutaj macie taki, taką jakby klawisz filter, tak? I ten klawisz filter można sobie na przykład fajnie posortować. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj na przykład w taki range, tutaj mamy range i możemy sobie to wybierać na przykład dzisiaj, ostatnie 3 dni, ostatnie 7 dni, ostatnie 30, tak? Bieżący tydzień, wcześniejszy tydzień, tak? Bieżący miesiąc. Zobaczymy sobie na przykład na bieżący miesiąc, jakie myśmy osiągnęli stopy zwrotu, bo to tak jak wspominałem, tak? Jeżeli chodzi o tą stopę zwrotu, którą mamy tutaj miesięczną, to ona jest za cały ten okres, za całą tą historię. Natomiast za krótszy okres ta stopa zwrotu będzie zupełnie inna, tak? I jeżeli sobie na przykład tu wyjdziemy, to widzimy, że o, widzicie, że w tym miesiącu już, tak? Czyli mówimy tutaj o połowie marca, tak? Na tą chwilę stopa zwrotu jest 14,5%. Także czym jakby dłużej tradujecie, czym dłużej jesteście na rynku, tak naprawdę ta stopa zwrotu będzie ona rosła, będzie coraz większa w skali miesiąca, tak? Możemy sobie jeszcze zobaczyć tutaj na przykład wcześniejszy miesiąc, jaka była stopa zwrotu, na przykład wcześniejszy miesiąc i przejdziemy sobie tutaj. Widzicie? Wcześniejsza stopa zwrotu to była plus 0,9%. To jest również bardzo dobra stopa zwrotu. W zasadzie każda stopa zwrotu miesięczna powyżej 1% uważam, że jest dobra, ponieważ w skali roku to i tak daje 10%. Jest to bardzo, bardzo dobry wynik. Co myśmy mogli jeszcze sobie zobaczyć? Moglibyśmy sobie jeszcze sprawdzić na przykład quarter, tak? Czyli okres 3-miesięczny, tak? Zobaczymy sobie na przykład widzicie, jeżeli rozciągniemy ten czas, nie, że to nie jest jakby jeden miesiąc, tylko rozciągniemy ten czas, to już ta stopa zwrotu, ona będzie spadać, tak? I już widzimy, że w skali 3 miesięcy to jest okres 67 dni, tak? Tradingowych i ta stopa zwrotu jest na poziomie właśnie 3,1 i możemy sobie ten bieżący quarter porównać z wcześniejszym, tak? Zobaczymy previous quarter i wcześniejsze 3 miesiące, widzicie, wcześniej jeszcze ta stopa zwrotu była jeszcze mniejsza, tak? A to wynika z tego właśnie powodu, że pół roku temu jeszcze nie dysponowałem taką jakby paletą strategii i nie dysponowałem jakby takimi możliwościami jak teraz, tak? To było mniej rachunków, natomiast z czasem ja te rachunki dołożyłem, stąd i stopa zwrotu wzrosła, prawda? No, możemy się na przykład cofnąć jeszcze, zobaczyć jak wygląda od początku roku, na przykład zobaczymy bieżący year i teraz jak wygląda ta stopa zwrotu, czyli w obecnej chwili stopa zwrotu w tym roku jest na poziomie 3,1%, czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę, że miesięcznie średnio mamy powiedzmy, nie wiem, 1% stopa zwrotu, teraz już zaczął się trzeci miesiąc, czyli cały czas mógłbym powiedzieć, że utrzymuje się jakby w tym określonym kierunku, który ja sobie obrałem i który wybrałem, ale również możemy sobie sprawdzić, zobaczcie, w poprzedni rok, tak? Tu mamy poprzedni rok i zobaczymy, jaka była za cały rok, tak? Widzicie? Za calusieńki rok udało mi się utrzymać stopę zwrotu na poziomie 1,6%. To jest, przypomnijmy, że to jest średnia miesięczna stopa zwrotu, dlatego w skali całego roku, no to będzie tutaj około kilkunastu procent, także to jest naprawdę bardzo, bardzo przyzwoity rezultat. No ale teraz jedna bardzo ważna rzecz. Wróćmy sobie gdzieś tam do początku tego konta i zobaczycie, jaka była stopa zwrotu na samym początku. Przykładowo ja sobie dam na przykład, nie wiem, 2020 rok, na przykład kwiecień. Niech będzie to kwiecień, tak? 2020 rok, kwiecień. Zaraz musimy do tego dotrzeć. Tak, mamy kwiecień i teraz sobie włączę filtr. No i widzicie, czy to jest 2020 rok? Chyba coś pomyliłem. Jeszcze raz spróbujemy zrobić. Chciałem zdać kwiecień, nie lipiec, tak? Damy kwiecień, tak? O, zobaczcie, widzicie? To są gdzieś tam ten okres moich początków.
zobaczcie, że jak zaczynałem, to niekoniecznie stopa zwrotu musiała być dodatnia, tak? Tu zobaczcie, to w zasadzie tragedia, tak? Czyli zaczynałem tak, jak, tak naprawdę jak każdy z traderów, czyli traciłem. Dlatego inaczej się gra, tak, jednym rachunkiem, słuchajcie, a inaczej się gra całym portfolio. A jeszcze możemy powiedzieć, inaczej się gra, jeżeli my budujemy portfolio, czyli zaczynamy od pierwszego rachunku, później mamy drugi, później mamy trzeci. Jeżeli na przykład ktoś wybierze tą drogę, którą ja szedłem, czyli zaczynam od pierwszego rachunku, później dodałem kolejny rachunek, to bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, że ten pierwszy rachunek, on wcale nie musi zarabiać. On może tracić. Zobaczcie, to jest przykład. Ja traciłem. Także to, co ja Wam pokazuję, to nie pokazuję Wam tak, jak jest to na, z reguły na wszystkich szkoleniach, tak, że jeżeli idziecie na szkolenie, tak, i słyszycie, tu wejdziesz, tam wyjdziesz, zarobisz. Tak? No nic, tylko, nie wiem, no cieszyć się życiem, tak, pływać w pieniądzach i być szczęśliwym. Nie, słuchajcie, ten pierwszy rachunek może nie musi być, ale w moim przypadku ja, zobaczcie, traciłem. Miesięczna stopa zwrotu to była minus 97, tak? Masakra jakaś. Także słuchajcie, no nie wyglądało to najlepiej, tak? To było po prostu, nie wiem, falstart. To było falstart, mój samolot nie wystartował. Dlatego wy możecie jakby uniknąć tych wszystkich błędów, które ja popełniłem, dlatego też o tym mówię. Jeżeli zaczynacie i zaczynacie od pierwszego rachunku, załóżmy, nie macie pieniędzy, tak jak ktoś ma na przykład, nie wiem, 100 tysięcy i on wchodzi, jeden rachunek od razu 10k, drugi rachunek 10k, trzeci rachunek 10k. Nie każdy ma tyle pieniędzy. Zaczynacie od jednego rachunku, jakiegoś tam, nie wiem, 500 dolarów, 1000 dolarów, jakakolwiek waluta, nieważne. To niezmiernie istotne jest, aby nie robić sobie żadnych nadziei, że wy, nie wiem, zawojujecie cały rynek Forex tym rachunkiem. Nie, absolutnie nie, bo to jest rzucanie się z motyką na księżyc. Waszym zadaniem jest to, aby tylko i wyłącznie ten rachunek na tym rynku utrzymać. On może być nawet na lekkim minusie. Nie spodziewajcie się, że będziecie na nim zarabiać. Musicie go utrzymać aż do momentu, dopóki nie otworzycie kolejnego rachunku, czyli nie dodacie kolejnego klocka i na tym klocku i na tym rachunku nie wdrożycie kolejnej strategii. I później, mając już dwa rachunki, będzie troszkę lepiej, ale to nie jest jeszcze żaden jakby rozwiązanie, to nie jest jeszcze rozwiązanie problemu. Dopiero trzeci, czwarty, słuchajcie, piąty rachunek, zauważycie, jak ta stopa zwrotu wasza rośnie, rośnie i rośnie. Zauważycie, że jeden rachunek dywersyfikuje drugi i w ten sposób wasza krzywa kapitału po kilku latach, słuchajcie, to nie będzie od razu. To oczywiście ja wam jak najbardziej dobrze życzę, żeby to się od razu wszystko zaczęło, od razu kapitał się skumulował. Czasami można trafić na dobrą koniunkturę, wstrzelić się dobrze, to wszystko, strategie wszystkie będą bardzo fajnie, ładnie zarabiały, będą pruły do góry, tak? Ale tak naprawdę to musi upłynąć dużo, dużo czasu i wy musicie się w tym okresie właśnie utrzymać. Dlatego zyski, jeżeli jakiekolwiek będziecie liczyć, możecie liczyć dopiero po, powiedzmy, po roku, to chyba tak najszybciej, ale tak naprawdę po dwóch latach, trzech latach dopiero wtedy możecie analizować swoje zyski i to wszystko, jak to wygląda i czy jesteście z tego, jesteście tym usatysfakcjonowani, czy nie. Także z czasem, o widzicie, to jest właśnie ta strata. Ja może sobie wyczyszczę ten filtr, tak, zobaczę, jak wygląda. Tak, i tak wygląda ta krzywa kapitału, tak? Tak wygląda ta krzywa kapitału po ilu dniach? Po 658 dniach tradingu, tak? W tym momencie mam 6 rachunków i te 6 rachunków właśnie generuje taką stopę zwrotu, która jest na poziomie plus 1,6%. To jest w całej skali tych 658 dni,
w którym jest uwzględniony również ten dzień, który Wam pokazałem, który był praktycznie falstartem. Tam jeszcze w międzyczasie, tak jak wspominałem, tutaj zdarzyło się bankructwo rachunku, a tu w tym okresie normalnie sukcesywnie traciłem, co było dla mnie, nie wiem, takim okresem poszukiwania rozwiązania, poszukiwania nowych strategii, ponieważ strategie te, które tutaj dysponowałem, no niestety zmieniła się koniunktura na rynku i one zaczęły tracić. Także dzięki temu, że nie lewarowałem, dzięki temu, że mogłem utrzymać rachunki tak na rynku, pomimo tego, że traciły, słuchajcie, pomimo tego, że rachunki traciły, one były na rynku i dzięki temu, że były na rynku, miałem szansę coś zrobić, tak, coś zmienić, coś nowego wprowadzić i tu widzicie już później jest odbicie i to odbicie aż trwa do dzisiaj. I oczywiście nie oznacza to, że nie nastąpi jakieś załamanie, bo jeżeli nastąpi załamanie, to bardzo ważnym jest właśnie, aby nie lewarować, tak. To, że wy tracicie, to nie jest wasza wina, tak? To, że wy tracicie, to prawdopodobnie zmieniła się struktura rynku i strategie zaczynają tracić, strategie już nie zarabiają i nic z tym nie zrobicie. Musicie jakby rozpoznać kolejną strukturę rynku, wdrożyć nowe strategie. Natomiast dlatego wybrałem strategie martyngałowe, gridowe i hedgingowe, ponieważ one są najlepiej dopasowane właśnie do tego DNA rynku. Cechą charakterystyczną tych strategii jest właśnie to, że one nie tracą z powodu zmiany struktury rynku, tylko one zupełnie z innych powodów stracą, i te powody są do opanowania. Także słuchajcie, no, na chwilę obecną to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że macie teraz lepsze wyobrażenie jakby procesu, tak, tego tradingu, że on jest procesem, że to nie jest coś takiego, że pyk, otwieracie rachunek, tak, wchodzicie na rynek i miesiąc w miesiąc wypłacacie sobie kasę, tak, chodzicie do bankomatu. Coś takiego dopiero istnieje, jeżeli osiągniecie jakiś określony pułap. Ewentualnie jeśli z góry od razu macie pieniądze, żeby zainwestować, to możecie to zrobić bardzo mądrze i również osiągnąć ten pułap dużo szybciej. Natomiast wiem, że większość z nas takich pieniędzy nie ma i niestety musi skupić się na tym właśnie okresie budowy tego kapitału, dopóki nie dojdzie do tego określonego poziomu. Także słuchajcie, trzymajcie się i będziemy kręcić kolejne odcinki. Cześć!